W nocy z poniedziałku na wtorek w suwalskich kranach nie będzie ciepłej wody dostarczanej z miejskiego systemu. Ta noc będzie pracowita dla specjalistów z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Do istniejącego układu technologicznego naszej ciepłowni będzie podłączana nowoczesna instalacja spalania biomasy. Na dzień dzisiejszy palimy, uzyskujemy ciepło ze spalania węgla. Natomiast biorąc pod uwagę zmieniające się warunki, przede wszystkim koszty praw do emisji dwutlenku węgla i obowiązujące prawo, że spalanie biomasy nie wiąże się z zakupem praw do emisji CO2, podjęliśmy decyzję również w ramach dywersyfikacji paliwa, że zbudujemy instalację do spalania biomasy. Czyli będziemy mieli paliwo i węgiel, i biomasę, po to, żeby zabezpieczyć się od ruchów, gwałtownych ruchów cen paliwa i praw do emisji CO2 i zapewnić komfort cieplny naszym mieszkańcom. Suwalscy ciepłownicy będą od najbliższego sezonu grzewczego dostarczać nam energię cieplną i gorącą wodę, uzyskiwane w dwóch różnych technologiach. W zależności od tego, co będzie tańsze, będziemy produkowali albo z biomasy, albo z węgla, albo i z węgla, i z biomasy, bo takie możliwości mamy. Także jest to, tak jak mówiłem, dywersyfikacja paliwa i przede wszystkim zabezpieczenie przez wzrostem kosztów, bo myśmy w ubiegłym roku kupili prawa do emisji CO2 za 15 milionów. 15 milionów to jest naprawdę spora kwota, kiedy za węgiel płacimy około 20 milionów. Czyli jest to taki dodatkowy koszt, który niestety trzeba w jakiś sposób zniwelować, więc stąd właśnie pomysł na budowę instalacji spalania biomasy. Można więc sądzić, że zarówno blisko 40-milionowa inwestycja spółki miejskiej, jak i jej efekty mają na celu ograniczenie potencjalnego wzrostu cen ciepła wynikającego z gigantycznych opłat za emisję dwutlenku węgla. Myśmy założyli, że około 20% produkcji ciepła będzie z biomasy. Jak będzie w rzeczywistości wyglądało, to już pokaże ekonomia. My tą instalację dopiero chcemy uruchomić na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, więc po roku eksploatacji, po tej zimie, bo ta instalacja będzie pracowała tylko zimą, po tej zimie będziemy wiedzieli, na co tą instalację stać. I wtedy zobaczymy, wtedy już ekonomia będzie przemawiała za tym, czego będzie więcej, czy będzie więcej z biomasy, czy z węgla. Już na ten rok kontraktowaliśmy węgiel w ilości mniejszej, czyli około 20% mniej węgla zakontraktowaliśmy, bo założyliśmy te 20% uzyskamy z biomasy. Nie oznacza to jednak, że opłaty spadną. Ci, którzy sprzedają biomasę, potrafią liczyć. Oni potrafią, wiedzą, jak to wygląda, bo to jest cena, którą ustalają praktycznie, że biorąc, ustala rynek, czyli i dostawcy, i odbiorcy. I oni wiedzą, że węgiel kosztuje tyle, prawa do emisji CO2 kosztują tyle, więc biomasa jest na dzień dzisiejszy trochę tańsza. Ale to nie jest tak, że to jest, te ceny są porównywalne. To jest, trzeba brać sumę jednego i drugiego i wtedy ta równowaga raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale jak na dzień dzisiejszy biomasa wygląda korzystnie. Chociaż jest to duże utrudnienie, ponieważ biomasa jest dużo, dużo lżejsza, więc przywiezienie takiej samej objętości wiąże się z przywiezieniem mniejszej ilości. Aby tę różnicę zobrazować, szef produkcji zdradził nam jedną ciekawostkę. Pełen tir biomasy to zaledwie 2,5 godziny palenia.